Zapraszamy do głosowania w 7. plebiscycie kryształowych magnesów. Tylko od Ciebie zależy, kto zgarnie kryształ. Kategoria osobowość. Ewelina Kalinowska, SMS o treści magnestv.1 na numer 7148. Założycielka grupy na Facebook Wspieramy Joannę Łupińską. Adconis. Celem grupy jest zbieranie środków finansowych na leczenie Joanny, by ratować jej życie. Piotr Wróbel, SMS o treści magnestv.2 na numer 7148. Za szlachetną postawę. Jako wolontariusz od wielu lat pomaga ludziom, zawsze uczynny i bezinteresowny, mało takich ludzi jak on. Sierżant sztabowy Krzysztof Misiak i starszy sierżant Radosław Ochmański z Łukowskiej Komendy Policji. SMS o treści magnestv.3 na numer 7148. Za skuteczną reanimację nieprzytomnego mężczyzny, który próbował popełnić samobójstwo. Policjanci do czasu przyjazdu karetki pogotowia opiekowali się mężczyzną i kontrolowali jego funkcje życiowe. Dominika Jerzewska, pani Łuska. SMS o treści magnestv.4 na numer 7148. Dominika od wielu lat choruje na łuszczycę. W mediach społecznościowych tworzy grupę, która jest ogromnym wsparciem dla wielu chorych na łuszczycę. Zaraża optymizmem i radzi, jak zaprzyjaźnić się z tą trudną chorobą. Mirosław Liwiński, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Ostoja w Łukowie. SMS o treści magnestv.5 na numer 7148. Mirosław Liwiński, społecznik i dobroczyńca zaangażowany w promowanie idei krwiodawstwa. Organizator wielu terenowych akcji poboru krwi w powiecie łukowskim. Honorowy dawca krwi, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Ostoja w Łukowie. Ela Wiśniewska i Magda Stusińska. SMS o treści magnestv.6 na numer 7148. Założycielki grupy na Facebooku Pomocny Łuków Zbiórki Charytatywne. Grupa ma charakter lokalny i ma szczytny cel. Niesienie pomocy potrzebującym poprzez wystawianie na licytację przedmiotów i usług, co cieszy się ogromną popularnością. Anna Stolarczuk, SMS o treści magnestv.7 na numer 7148. Za niezwykłą pasję, którą wkłada w pracę charytatywną na rzecz osób chorych, ofiar przemocy czy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Akcje charytatywne łączy ze wspaniałymi eventami Dance with me, Zatańcz ze mną, pokazy mody Być kobietą, Witajcie w naszej bajce, film dokumentalny My kobiety oraz wiele innych. Autorka publikacji o problemach społecznych. Zofia Kamola, SMS o treści magnestv.8 na numer 7148. Poetka, która spełnia się twórczo, wydając kolejne tomiki poezji. Propagatorka twórczości artystów z różnych stron Polski, promująca ich dorobek w klubie Kamena. Niezwykła nauczycielka, która uczy wrażliwości na sztukę w każdej postaci. Generał Jarosław Gromadziński, honorowy obywatel gminy Adamów, dowódca Żelaznej Dywizji. SMS o treści magnestv.9 na numer 7148. Dzięki współpracy z jednostką podległą generałowi Gromadzińskiemu zorganizowano szereg wydarzeń i uroczystości rocznicowych, które zarówno w kraju i za granicą promowały gminę Adamów i Muzeum Czynu Bojowego Kleberczyków w Woli Głowskiej. Współpraca gminy, pułków kawaleryjskich i wojska dzięki przychylności generała zaowocowała powstaniem filmu Ostatni bój. Niewątpliwie gmina Adamów w osobie generała Gromadzińskiego ma niezawodnego przyjaciela. Artur Rychta. SMS o treści magnestv.10 na numer 7148. Młody, ambitny i utalentowany człowiek. Autor dwóch wystaw fotografii. Nieustannie pracuje nad swoim talentem. Jest bardzo dobrym człowiekiem. Nikomu nie odmawia pomocy. Zawsze daje z siebie 101%. Tomasz Ciężki, SMS o treści magnestv.11 na numer 7148. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie. Pomysłowy, nietuzinkowy człowiek, który potrafił zrewolucjonizować ośrodek pomocy w Krzywdzie, by praca stała się pasją i celem. Ma na swoim koncie wiele sukcesów w dziedzinie pomocy społecznej, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia. Jest osobą, która nie zabiega o aplauz, uznanie czy honory, a swoje działania podejmuje z autentycznej potrzeby działania.
Anna Chwałek. SMS o treści magnes.tv.12 na numer 7148. Założycielka i prezes Stowarzyszenia Wspólny Świat od wielu lat niesie pomoc dla osób z autyzmem i ich rodzin. Dzięki stowarzyszeniu działa ośrodek diagnozy i terapii dla osób z autyzmem, przedszkole i szkoła podstawowa dla dzieci autystycznych, budownicza Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Zenon Pawlikowski, SMS o treści magnes.tv.13 na numer 7148. Wieloletni trener i promotor sportów walki, pracuje z najmłodszymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Trener kadry narodowej Polskiego Związku Kickboxingu, koordynator i organizator Festiwalu Sportu i Zdrowia, w ramach którego organizowany jest turniej pierwszego kroku w kickboxingu. Jego podopieczni odnoszą sukcesy w Polsce i na arenie międzynarodowej. Jarosław Michaluk, SMS o treści magnes.tv.14 na numer 7148. Prezes Bialsko-Podlaskiego Stowarzyszenia Jazzowego, muzyk i kompozytor. Organizator Podlasie Jazz Festival, który od 18 lat gości w Białej Podlaskiej największe gwiazdy jazzu.